dzień dobry bardzo. Miałam dzisiaj nie nagrywać, jest sobota. Pomyślałam sobie, że zrobię sobie taki dzień wolny, ale wiecie co? Jedziemy z Maxem na spacer, jedziemy w fajne miejsce, więc stwierdziłam, a w sumie, czemu nie? Zabiorę was ze sobą, troszkę ponagrywam, pokażę wam, gdzie będziemy, co będziemy robić. Także mam nadzieję, że dzisiaj spędzicie miło czas ze mną, z nami. Od razu pokażę wam, co mam dzisiaj na sobie. Koszulka z Zary, która ma naprawdę, uwierzcie mi, kilka dobrych lat. We włosach mam apaszkę z Bigordi, też już ma kilka dobrych lat. Tak, dzisiaj coś mnie naszło. Koszyk z Mako, też już dobrze znacie. Spodnie Reserved pomarańczowe i sandałki Michael Kors. Wszystko, słuchajcie, stare. Nic nowego. Nawet ostatnio przeglądałam moją szafę i stwierdziłam, że już dawno nie robiłam żadnych takich zakupów ciuchowych i trzeba będzie to zmienić. Coś fajnego sobie kupić. Tylko pytanie, czy znajdę coś fajnego dla siebie, bo ostatnio jak przeglądałam kolekcję różnych sieciówek, to powiem wam szczerze, że nic fajnego nie widziałam. Także zabieram was ze sobą, zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj się potoczy. Tak właśnie wyglądam, mam jeszcze okulary, które sobie później założę, te z Just Cavalli. No, to lecę. Piękną mamy dzisiaj pogodę. Piękny dzień i zapowiada się piękna sobota. Ale nam się trafiło. No po prostu przepięknie. Teraz patrzcie następny. Cześć. A, ależ piękny cześć. Jesteś. Tak. Tak. Cześć. Marta, Massimo zebrał na gonę. Mówię do Massimo, że wygląda jak taka suknia, zobaczcie, z trenem na tym wietrze. Powiem wam tylko jedno. Łazienki królewskie są przepiękne. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Warszawie, a nigdy nie byliście w łazienkach, musicie tutaj koniecznie trafić. Spacerowanie tutaj, ta natura, przyroda, śpiew ptaków, pawie, no wszystko tak naprawdę. To jest miejsce, do którego warto przyjechać, które warto zwiedzić, w którym warto być, spacerować. Sama przyjemność. A
lunch postanowiliśmy dzisiaj zjeść w restauracji Milanowo, do której lubimy przyjeżdżać, właśnie między innymi za to wspaniałe jedzonko. Słuchajcie, ja sobie wzięłam benedykt na grzance, jajeczka z rukolą, ze szpinakiem, a Massimo zamówił sobie pizzę capricciose. Słuchajcie, tu jest tak dobre jedzenie, tak piękne miejsce, już wiele razy Wam je polecałam. Ale jeśli będziecie mieć okazję, to koniecznie się tutaj wybierzcie. Przyszły do mnie moje zakupy kosmetyczne i buciki, więc już je otwieram i pokazuję Wam, co takiego sobie kupiłam. Pierwsza przesyłka i widzę przesyłka, pierwsza paczka z moimi zakupami. Widzę, że mam tutaj prezent. Dostałam chyba dwie maseczki. Tak mi się wydaje. A nie, tu jest jakiś krem. Czekajcie, tu jest krem rozświetlający. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, więc będę musiała zerknąć dokładnie, jakie mam tutaj składniki i działanie. Nie znam kompletnie tej marki. I maska w płacie. Jakaś maseczka brzoskwiniowa. Fajnie, bo ja lubię zapach brzoskwini. Mam nadzieję, że też będzie tak pachnieć ta maska. O, ale najważniejsze jest to, czyli kupiłam sobie nowe płatki pod oczy. Skończyły się już moje płatki z witaminą C Lanbena, z których nie byłam zadowolona, ale opowiem Wam o tym w denku kosmetycznym pod koniec miesiąca. Natomiast wybrałam sobie płatki takie właśnie intensywnie nawilżające, nawadniające, z kolagenem, hydrożelowe, tak jak widzicie. O, odżywcze, nawilżające. I mamy tutaj oczywiście opakowanie, w którym znajduje się 60 płatków hydrożelowych. A drugie są od marki, którą bardzo dobrze znam i która bardzo dobrze się u mnie sprawdzała. A też widzicie, mamy tutaj kolagen i złoto. Tej wersji chyba jeszcze nie miałam. Miałam wersję z granatem, o ile dobrze pamiętam, i była świetna. Nie pamiętam właśnie, czy miałam te złote, więc dopiero pewnie jak je otworzę, to okaże się, czy je miałam, czy ich nie miałam. Natomiast ta firma i te płatki bardzo dobrze się u mnie sprawdzały i już mogę je od razu Wam polecić, dlatego też postanowiłam kupić kolejne opakowanie właśnie z tej marki. I tutaj też mamy 60 płatków w opakowaniu, tych płatków hydrożelowych. I słuchajcie, w ogóle w tym sklepie, o tutaj, macie zdecydowanie największy wybór płatków kosmetycznych i też bardzo często na fajnych promocjach. Za te zapłaciłam coś około 50 zł, za te zapłaciłam też coś około 40 zł, czy jakoś tak. Widzicie, dostałam w prezencie też maseczkę i próbkę kremu. Bardzo się opłaca sprawdzać, jakie tam są płatki na tej stronie, w ogóle jakie kosmetyki. Powiem Wam szczerze, że ja kosmetyków jeszcze stamtąd nie zamawiałam, natomiast płatki to już nie jest moje pierwsze zamówienie. Polecałam nawet ostatnio Magdzie Meg, która z kolei też polecała mi inne płatki. One też są tam dostępne, ale niestety teraz były wykupione, bo właśnie na nie polowałam, więc jak je kupię następnym razem, to też Wam pokażę. Natomiast o, mam zapas płatków na najbliższy czas. No i teraz otworzymy sobie paczkę z e-obuwie. Tak jak powiedziałam, są tutaj buty. I pewnie część z Was będzie kojarzyć to opakowanie charakterystyczne. Są to buty Tommy Hilfiger, które sobie wypatrzyłam w bardzo fajnej cenie. Już je wyciągam i pokazuję Wam, co i jak. Mam tylko nadzieję, że będą na mnie dobre. Zaraz się okaże. Czekajcie, bo tutaj jest takie usztywnienie. Wyciągnę to, bo jedną ręką nie dam rady i pokażę Wam, jak wygląda cały but. No i mamy to. Potrzebowałam butów właśnie w takiej formie, czyli miały to być sandałki na koturnie i z białym odcieniem, w białych paskach. Zależało mi na tym, żeby to nie były takie koturne wiązane w
kostce, ponieważ już takie mam, tylko właśnie zapinane na pasek. Zaraz je sobie przymierzę i zobaczę, jak one będą wyglądały. No ale słuchajcie, prezentują się naprawdę bardzo ładnie. Zresztą ja już mam buty od Tommy Hilfiger na lato. Mam inne koturny, nieco niższe, takie granatowe. Też sobie kupiłam jakiś czas temu w outlecie. Nie wiem, rok temu, dwa lata temu w outlecie. No a teraz postanowiłam, że zamówię sobie na e-obuwie. Zapłaciłam za nie niecałe 300 zł. Były przecenione chyba z 400, o ile dobrze pamiętam. Dobra, mierzę. Trafiłam z rozmiarem, jest idealnie. Widzicie? Tak się prezentują na stopach. Całkiem fajne, wygodne. Ten pasek tutaj jest materiałowy, więc też nic mnie nie będzie obcierać, nic nie będzie mi się tutaj odbijać. Bardzo dobrze przylega. Tutaj mam opaski wykonane ze skóry, o ile dobrze pamiętam. Wysokość też jest całkiem fajna. Stopy ładnie się układają. No, czekajcie. O, tu też będzie widać kawałeczek. Bardzo dobry zakup. Bardzo udany zakup. Jestem zadowolona. I mam nowe sandałki na lato. Pomyślałam sobie, że chwilę do Was pogadam, bo zaczęłam się właśnie szykować. Dzisiaj wychodzimy... widzimy się z naszymi znajomymi dzisiaj wieczorem. Idziemy do restauracji, nie tylko, na drinka, w bardzo fajne miejsce. No i tak szykując się na to wyjście, pomyślałam, że chwilę do Was pogadam, bo mam w sumie, myślę, że ciekawy wątek z Wami do przegadania. Już Wam mówię, o co chodzi. Chodzi o to, że przeglądając sobie Facebooka, weszłam sobie na, wyskoczył mi w sumie post na jednej z grup dla specjalistów. Post na takiej grupie, słuchajcie, to są grupy, tak jak mówię, dla specjalistów, dla kosmetyczek, dla kosmetologów, dla lekarzy, gdzie poruszane są różne tematy związane z zabiegami, na przykład dziewczyny dzielą się między sobą obserwacjami na temat różnych urządzeń, sprzętów, zabiegów, efektów u klientów i nie tylko. No i słuchajcie, wyskoczył mi post, gdzie jedna z kosmetyczek poruszyła bardzo ciekawy temat. Oczywiście ten temat został też tam rozwinięty w tym poście, dlatego weszłam sobie na niego i zaczęłam czytać. I mówię, to jest w sumie bardzo ciekawy post, żeby z Wami na ten temat porozmawiać, bo chodziło dokładnie o to, że specjalistki, powiem tak, nieważne czy kosmetyczki, czy kosmetolodzy, zaczęły się troszeczkę, może nie tyle niepokoić, ile zwróciło uwagę na to, że w internecie influencerzy, różni twórcy mają bardzo duży wpływ na takich zwyczajnych ludzi, powiedzmy jak Wy, tak? O co tutaj chodzi? Polecamy różne produkty kosmetyczne, zabiegi, gadżety, trendy i tak dalej. I niestety, ludzie po tej drugiej stronie nam ufają, korzystają z tych poleceń, z tych porad i zdarza się, że później przychodzą do gabinetu, do takiego specjalisty z prośbą o ratunek i pomoc, bo podrażnienia, bo coś się na skórze dzieje, bo wysyp, bo jakieś alergie kontaktowe i cała, słuchajcie, masa, tam było różnych takich właśnie wątków poruszonych kwestii. Chodzi też o to, że jakby to, słuchajcie, dobrze ująć tutaj, żeby Wam to przedstawić. Każdy z twórców internetowych, ale nie tylko, bo myślę, że też różnego rodzaju portale internetowe, blogi i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie zamieszczane są informacje pielęgnacyjne, informacje dotyczące kosmetyków, polecenia różnych kosmetyków, zabiegów, no wszystkiego, co się, słuchajcie, łączy z tym beauty, ma pewną odpowiedzialność. To znaczy jaką odpowiedzialność? To, co robi, musi zdawać sobie sprawę z tego, że będzie wpływać na ludzi po tej drugiej stronie. Czyli tak jak to mówimy, no influencer to zjawisko influenza, czyli influence, tak, że wpływamy na tych ludzi po drugiej stronie. I teraz jeżeli przekazujemy jakieś mity, przekazujemy jakieś fejki, wprowadzamy Was w błąd, mówimy o rzeczach, które nie mają miejsca, polecamy coś, co jest przez nas niesprawdzone, a polecamy, bo to tak wiecie, bo polecamy, bo nie wiem, może ktoś zapłacił, może to jest, no różne są sytuacje, tak?
I nie chodzi o to, że nie bierzemy odpowiedzialności za to, co może się stać, tylko chodzi o to, że czasami ludzie nie zdają sobie sprawy właśnie z tego, co przez takie szkodliwe zachowanie możemy spowodować z tej drugiej strony. Czyli ktoś nas, powiedzmy, posłucha, stwierdzi, że to jest fajne, że to jest jakiś tam fajny trend i będzie z niego korzystać. No i co później? I później specjaliści muszą po prostu ratować skórę. Muszą ratować klienta w takiej sytuacji. No i zgłębiając, słuchajcie, dalej tego posta, czytając tego posta, zauważyłam, że tam pojawiają się też kwestie tego, że udzielane są porady lub też konsultacje odpłatne, niestety od osób, które nie są tymi specjalistami. I nawet nie wyobrażacie sobie, ile tam było komentarzy i takich właśnie informacji od kosmetyczek, od kosmetologów, że przychodzą ludzie do nich do salonu, którzy nie tyle skarżą się na takie sytuacje, ale po prostu proszą o ratunek, bo zaufały osobom, które nie są specjalistami, które nie mają odpowiedniej wiedzy albo mają znikomą wiedzę w tym temacie. Wydały nie wiadomo jakie pieniądze na takie konsultacje, dobór jakichś tam kosmetyków i tak dalej. I okazało się, że jest tragedia. Że jest po prostu tragedia. I tutaj moje pytanie do Was. Co Wy w ogóle myślicie o takiej sytuacji? Jak Wy to w ogóle widzicie? Bo jeśli chcecie poznać moje zdanie, to moje zdanie zawsze było takie. Od początku, kiedy zaczęłam prowadzić gdzieś media społecznościowe, zaczęłam prowadzić bloga i tak dalej. O ile wypowiadanie się na temat kosmetyków, recenzowanie jakichś kosmetyków, nie potrzebuje tak naprawdę żadnej, słuchajcie, jakiejś specjalistycznej wiedzy. Nie trzeba być kosmetologiem, żeby opowiadać o kosmetykach, tak? Nie trzeba być kosmetyczką, żeby polecać różne kosmetyki, które opiniować różne kosmetyki. Wystarczy być po prostu osobą, która lubi, tak? Lubi kosmetyki, poleca, dzieli się jakimiś swoimi obserwacjami i tak dalej. Czy na przykład te dziewczyny, które wykonują makijaże, robią te makijaże, pokazują jak to robią. To jest zupełnie normalne i nie trzeba być w tej kwestii jakimkolwiek specjalistą. Ale powiedzcie mi, ja osobiście uważam, że osoby, które nie są specjalistami, nie powinny, szczególnie za pieniądze, za jakieś opłaty, udzielać konsultacji związanych na przykład ze skórą. Jeżeli ja nie jestem dermatologiem, to nie będę Was leczyć. Nie będę Wam przepisywać leków, nie mam możliwości takiej nawet, żeby mieć dostęp do recept i wypisywać Wam leki. I jeżeli ja, przynajmniej mnie tak zawsze uczono i zawsze mi to powtarzano, że jeżeli przyjdzie do mnie klient, który widzę, że na skórze ma takie schorzenie, które wymaga leczenia, to ja nie mam żadnych uprawnień do tego, żeby podjąć takie leczenie, zaproponować klientowi takie leczenie. I w tym momencie kieruję go wyżej, czyli do wyższego specjalisty, na przykład do dermatologa, tak? To dlaczego ja się pytam, dlaczego osoby, które nie mają wiedzy, nie mają, naprawdę uwierzcie mi, nie mają wiedzy, nie mają specjalistycznej wiedzy w danej kwestii, jak na przykład różne właśnie schorzenia skóry, skąd się biorą, specjalistycznej wiedzy w kwestii budowy, działania, funkcjonowania skóry i nie tylko. Dlaczego te osoby układają plany pielęgnacyjne najczęściej online, czyli nawet nie widząc skóry tej osoby, nie mając z nią styczności, tak, nie widząc jej na żywo, jeszcze biorą za to pieniądze i później nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co może się stać. Co może się stać ze skórą takiej osoby? Dla mnie to jest nieuczciwe i dla mnie takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca. Nie powinny mieć miejsca, bo słuchajcie, to nie jest jakimś sukcesem polecić komuś kosmetyki, ale sukcesem jest to, żeby ta druga osoba osiągnęła efekty w działaniu tych kosmetyków. Żeby skóra się poprawiła, jeśli jest taka potrzeba, żeby była w dobrym stanie, żeby kosmetyki działały tak, jak powinny działać. Jak
często nawet, słuchajcie, bardzo często nawet spotykam się z tym, że wielu specjalistów, kosmetologów nie podejmuje się takich działań jak doradzanie online, układanie pielęgnacji i tak dalej, online, bo po prostu twierdzi, że nie widzi skóry u tej osoby, więc na jakiej zasadzie ma układać plany pielęgnacyjne, skoro na przykład albo doradzać w czymś, albo mówić jakieś tam na przykład, nie wiem, zabiegi zrobić i tak dalej, skoro nie czuje się w tym pewnie i nie wie, czy na przykład to schorzenie to będzie trądzik różowaty, czy to będzie akne tarta na przykład u dorosłej osoby, trądzik dorosłych, czy będzie to, będą to zmiany związane z nużeńcem na skórze i ta osoba po prostu nie wie, więc ten specjalista się tego nie podejmuje. To dlaczego takich działań podejmują się osoby, które nie mają kierunkowej specjalizacji, biorą za to pieniądze i później nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności? Nie wiem, słuchajcie, takie mi przyszły w tym momencie po przeczytaniu po prostu tego posta i tego, jak te kosmetyczki, ci kosmetolodzy tam się wypowiadali i żalili się właśnie na takie sytuacje, że później muszą ratować u tych klientów skórę i bardzo długo jest to, bardzo często jest to bardzo długi proces związany z tym, że trzeba na to wydać naprawdę bardzo dużo pieniędzy, bo po prostu skóra wymaga takiej sytuacji, albo nawet zdarzają się też przypadki, że kosmetyczka czy kosmetolog nie są w stanie już pomóc i trzeba skierować na leczenie do lekarza. I to jest w ogóle jakiś absurd, słuchajcie, coś po prostu, co ja osobiście też uważam, że nie powinno mieć miejsca. Ale tutaj moje pytanie do Was. Co Wy na ten temat myślicie? Czy Wy uważacie, że to jest normalne? Czy Wy uważacie, że, nie wiem, pasjonat kosmetyków może układać pielęgnację innej osobie online i pobierać za to pieniądze? Albo powinno być to na przykład bezpłatne, takie konsultacje? Czy w ogóle nie powinny się odbywać? I co robić w takich sytuacjach, kiedy zaufacie takiej osobie, jakiemuś influencerowi, twórcy, nie wiem, zaufacie jakiemuś portalu, przeczytacie jakieś informacje na portalu internetowym jakimś, gdzieś w jakimś magazynie i zaufacie, a potem okaże się, że zupełnie inaczej. Co w takich sytuacjach Waszym zdaniem powinno się robić? Jestem bardzo ciekawa, jakie będzie Wasze zdanie w tej kwestii. Piszcie oczywiście w komentarzach, będę czytać i będę odpowiadać jak zawsze. A teraz słuchajcie, kończę się szykować. I może pokażę Wam finalnie, jak będę wyglądać dziś wieczorem. Okej, ja już jestem gotowa do wyjścia. Makijaż poprawiony. Zabieram ze sobą kurtkę, tą właśnie, o, tą taką ale jeansową, bo pewnie będziemy siedzieć na zewnątrz i różnie to może być o tej godzinie, a jest już prawie 19. Ta bluzeczka to jest Zara, kupiona kilka lat temu. Do tego założyłam sobie takie moje szerokie spodnie z wysokim stanem tutaj, znaczy z wysokim stanem, taki z podwyższonym stanem, widzicie, wiązane. One są z Reserved, moje nowe couture i torebka Pinko, którą też już bardzo dobrze znać. Także ja prezentuję się właśnie tak dzisiaj na spotkanie ze znajomymi, na wieczór ze znajomymi. I słuchajcie, kończę ten dzisiejszy vlog. Nie zabieram ze sobą kamery, no bo tak jak powiedziałam, jedziemy się spotkać ze znajomymi, miło spędzić czas, nie muszę wszystkiego przecież nagrywać, na pewno coś tam wrzucę na Instagramie. No, także kochani, widzimy się w następnym filmiku, mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj czas, do zobaczenia, buziaki, pa! No i oczywiście epipeta, która tam, o, wyjada.